Hej wszystkim, z tej strony Mateusz i witam was w pierwszym odcinku i być może ostatnim, nie wiem, zobaczymy, z Yandere Simulator. Stwierdziłem, gdzie dzisiaj sobie w Yandere, bo w sumie czemużby nie, nie zawsze muszę nagrywać Sims, ale spokojnie, Simsy też będą, o co się nie bójmy. Jeśli jakiegoś cudownie wiecie, co to jest The Yandere Simulator, to naprawdę nie wiem, co robiliście w internecie przez około 6 lat, albo przez 6 miesięcy, bo ta gra stała się dość popularna i... Ale nie będę wchodził w tematy, ten kto wie to wie Nie będę rozsiwał dram dalej, może kiedy indziej W skrócie musimy wymilować wszystkie rywalki Które chcą nam odebrać sempaja. Jeśli nie wiesz co to jest senpai, wygoogluj sobie, ja nie jestem po to żeby ci to tłumaczyć a ja tylko gram, excuse me Może po prostu zagrajmy I tutaj możemy stworzyć naszego sempaja, ale ja tego nie będę Bo jakby tutaj nie ma zbyt dużo opcji, jakby to jest gra w wersji bet EXCUSE ME To jest gra w wersji beta, więc tutaj nie ma zbytnio dużo do roboty Prócz tego, że mogę zmienić kogoś skóry, włosy, tam... Ale tylko nie chcę robić Ogólnie ostrzegam was, że ta gra jest głównie dla osób bardziej... Pełnoletnich, no wiecie, tak z... 18 lat, żeby nie było, ja mam 19. I jest tu dość sporo krwi i mordowania. Także, żeby nie było, że nie ostrzegałem. Okej, okay. tu jest nasza rywalka Osana. Ogólnie wiem czemu, ale Osana mega... znaczy kolor włosów kojarzy mi się mega z Lisem i ogólnie jej włosy. Z Lisem i z Lisem ogona. Ogonem Lisa, tak? I sposobów na czekajcie. Problem tej gry jest to, że ona jest w wersji beta i jakby jest w wersji beta od 6 lat. Kuszące jest to, że ta gra chce być ładna i owszem, jest ładna z wyglądu, tylko że to nie wychodzi i ma zepsutą grafikę. Okej. Okay. Sposób eliminacji jest naprawdę sporo, ale ja... co ja zrobiłem? Ale ja chcę zrobić jeden z najprostszych na początek, żeby jakoś się rozkręcić. Mianowicie chcę Osanę otruć. Jest to naprawdę chyba jeden z najłatwiejszych i też najbardziej w sumie... Um czystych, że tak powiem, sposobów, bo nie zostawiamy śladów, nie ma krwi i nie ma takiego przypału. Przynajmniej ja go nigdy nie miałem. Wiesz co musimy zrobić? To musimy dołączyć do klubu gamingowego, czyli jest on właśnie tutaj, ale jeszcze nie ma... Lidera, ale to dzisiaj zabrzmiało lidera klubu. Gdzie on lezie? O, lezie, dobrze, poczekam na jego chwilę. Jego głos jest naprawdę irytujący. Tak, dołączymy do tego klubu, zajebiście I teraz, kochani, musimy sobie zbustować nasze umiejętności, raczej oceny. I musimy sobie zbustować chemię. I kiedy już to zrobimy, musimy pójść do klubu bodajże. Um, chemicznego? Jak to się nazywało? Um, laboratorium, coś w tym stylu. I dzięki temu, że zboostowaliśmy sobie poziom naszej chemii, teraz możemy zobaczyć i w ogóle możemy rozpoznać truciznę, którą musimy um, podpierniczyć. I teraz, kochani, to jest ważne. Muszę znaleźć tę naszą klasę. Nasza klasa jest gdzieś um, tutaj. Teraz musimy pójść do naszej klasy. O tak, okej. Okay. Ogólnie w poniedziałek, czyli dzisiaj, w porze lunchu Osana będzie chciała Poczęstować naszego sempaja zapomniałem jak to się nazywa, bento chyba, tak to się chyba nazywa, i my jej bento, jej bento musimy zatruć, ale może tak na wszelki wypadek zamknę sobie drzwi, aby nikt mi tutaj nie przyjrzał, tak na wszelki wypadek, przez co sadano tak troszkę zezgonuje. Okej, okay. halo kamera. Excuse me? Okej, okay, dodaliśmy truciznę do bento, więc teraz możemy spokojnie sobie pójść na lekcję. I po tej lekcji zacznie się akcja z utruciem. Myślę sobie powiększę na pewno... ...kondycję, to jest pewne. Okej okay, Osana, to time. Teraz musimy iść na dach, gdzie będzie czekał już senpai. Ale po której stronie czeka? Um, on czekał... Jeszcze go nie ma chyba, on będzie czekał gdzieś tutaj. Okej, okay, poczekajmy. A może to nie jest tutaj? Chociaż nie to jest chyba tutaj Senpai już jest, ale gdzie jest Osana? Tu jest senpai, ale gdzie jest Osana? Osana... W ogóle tej przeciągaczka To sobie mi tak się buguje śmiesznie, że to jest po prostu XD ok jestem tutaj, tak jak prosiłaś Trzymaj, co to? To bento głupku Zrobiłaś dla mnie lunch? Nie myśl... Ale coś mi chrupło w ramieniu, o matko. No w skrócie ona tłumaczy, że to nie jest tak, jak on myśli po prostu zrobiła o jedno więcej i mu daje. Wiecie, może sobie pójdę tutaj z bliska. W ogóle to nie jest sobie podejrzane. Nie. Wow, to jest pyszne. Na naprawdę? S Smakuje ci senpai? Tak, jest świetne. Kup tasku. O, oni teraz będą sobie to jedli. Co ty robisz? E, może będę sobie to obserwował trochę z daleka. Gdzie mogę... Ale to jest smutne. Uwielbiam to, jak ten aktor głosowo daje emocje. Jakby zawsze myślałem, że on jest dość słabym aktorem, bo jakby sam pewnie jakoś nie drze mordy, ale w tej scenie, w tej cutscence, zawsze jakoś słuchać te, ten płacz i emocje. 10, -10 na z aktor. Zastanawiałem się, czy sobie nie, nie zrobić fejkowej reakcji, ale w sumie może lepiej nie, bo jakby nikt na nas tak nie zwraca uwagi, więc po co? Okay, za. 4 minuty niecałe będzie policja, więc nie chce mi się tyle czekać i, jakby, nie mam czasu, więc po prostu sobie wezmę. Czekajmy na naszym pracę. Teraz sobie możemy pójść na lekcję. Policja przybyła do szkoły. Policja odnalazła ciało osany. Policja nie może zlokalizować odnależnej broni. Policja przysłuchała wszystkich uczniów, w tym Ajano. Policja nie jest w stanie połączyć Ajano z żadnym. Przestęp? Przestępstwem. Policja nie ma wystarczających dowodów, żeby kogoś aresztować. Policja kończy, ee, jak to się mówi, śledztwo i wypuszcza studentów do domu. Sempaj jest rozpaczony śmiercią swojej z dzieciństwa. Jego zdrowie psychiczne zostało naruszone. Sempaj zostanie w domu na jeden dzień, aby uczcić śmierć w honorze Osany w tym stylu. A Jana wraca do domu sama myśląc o Sempaju. No i w sumie... Tyle! Okej, okay, teraz w szkole powinna być kascenka pożegnalna... Okej, okay, mamy kascenkę, dobrze. Okej, okay, to w sumie chyba tyle z tego odcinka. Tak! Okej, okay, więc jeśli odcinek się wam spodobał, mega się cieszę, bardzo mi miło, że go obejrzeliście do końca. Co z twoją twarzą? Jeśli się wam spodobało, to koniecznie próbcie ten odcinek i napiszcie w komentarzu, czy chcecie, abym tą serię nagrywał co jakiś czas, może nie aż tak szalenie, ale... Raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, to chyba byłoby spoko. Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale, w, poni w co? W piątek. No i tak, cześć na razie, dziękuję za obejrzenie, widzimy się wkrótce. Pa, pa.